Cześć, jestem kolekcjoner horroru, a dzisiaj zobaczymy ciekawą figurkę z filmu Koszmar z ulicy Wiązów, a jest to figurka z firmy NECA, wersja Ultimate i wykonany Freddy Krueger jest na podstawie gry na konsolę. Lata temu można było zagrać w nią chyba na Atari, ale nie jestem pewny, za chwilę to jeszcze sprawdzę. Także zapraszam do oglądania figurki Freddy'ego Kruegera. Zapraszam! Figurka Freddy'ego Kruegera zapakowana jest w ekskluzywne pudełko Ultimate z okienkiem zapinanym na rzep. Na okładce na całe szczęście nie ma pikselowego Freddy'ego, a postać filmową bardzo ładna okładka i taka sama okładka, która miała gra Nintendo, a nie Atari jak wcześniej palnąłe. Na boku kartonika mamy logo firmowe, a z tyłu trzy fotki Freddy'ego z i bez czapki i jego rękawice. Po otwarciu klapki ukaże nam się tym razem pomarańczowy Freddy, są to kolory takie same jak miał w grze. No i wszystkie napisy, ozdoby na kartonie i tło, które jest za figurką, są w pikselach. Rozpakujmy tą figurkę. Aha, jeszcze jedno. Obalamy właśnie moją teorię, że plastikowy wieszaczek mają tylko podróby, które zauważyłem, że mają większość podróbek. Ta figurka jest oryginalna, a wieszak jest plastikowy. Figurka zakupiona była na Aliens Group. Okładka, jaką ma figurka, to budynek. Z tego co widziałem na gameplayu, to właśnie w tym miejscu zaczynamy grę. Ładna okładka i będzie stanowiła fajne tło do dzisiejszej figurki Freddy'ego Kruegera. Freddy Krueger mierzy około 18 cm wysokości, jest to w pełni ruchoma figurka, do wykonania jej użyto tylko 6 kolorów, ale wyrzeźbiona mimo tego jest profesjonalnie. W Polsce figurki wykonane na wzór gier nie są tak popularne jak w Stanach, gdzie te figurki są często poszukiwane. Jak już powiedziałem, figurka jest dokładnie i profesjonalnie wykonana, jego twarz jest bardzo realistyczna, chociaż nie jest tak szczegółowo pomalowana. Mamy uśmiechniętego Freddy'ego, a jego oczy i zęby są czarne, a blizny pomalowane jednym kolorem. W zestawie mamy jeszcze kapelusik, nie mogłoby go przecież zabraknąć. Kapelusz jest z gumowego tworzywa, jest elastyczny, wykonany jest tak, że wygląda na podniszczony, pognieciony, no taki po przejściach, jak Krueger. Ogólnie Krueger jest wykonany tak samo jak standardowy Freddy. Różnią się jedynie kolorem, szerokością pasków, a cała budowa jest identyczna. Tak samo jego rękawica jest taka sama, tylko dzisiejszy Krueger ma pomalowaną rękawicę takim samym kolorem jak twarz. Ta po prawej stronie jest szczegółowo pomalowana. Z tyłu widać lepiej, że te zagięcia, całe rzeźbienie jest takie same. I obie figurki niczym się nie różnią. Sprawdźmy miejsca ruchome tej figurki, czy aby na pewno ruszają się w każdym miejscu. Głowa jest ruchoma, możemy obracać w prawo i w lewo, ale nie możemy ustawić głowy na dół czy do góry. Jego ręce są ruchome w barkach, możemy poruszać do przodu, do tyłu i na boki. I tak samo możemy obracać i zginać ręką w łokciach. Możemy obracać również dłonią i rękawicą, figurka obraca się w pasie. Możemy również zrobić szpagacik, poruszać nogami do przodu, do tyłu, zginają się w figurce również nogi w kolanach i tak minimalnie można poruszać jego stopami. Ale to dobrze, bo nie będzie się przewracać. Buty są ładnie wykonane i są takie same jak ma reszta Kruegerów z innych wydań. Pod spodem na podeszwie mamy wybite logo firmy NECA i dziurki na podstawki. Warto też przyjrzeć się tej rękawicy. Jeżeli nie macie Freddy'ego w kolekcji, to jest to naprawdę świetne wykonanie, bardzo szczegółowe. No ten ma tylko jednokolorową rękawicę, ale standardowy Krueger to normalnie profeska. Tak samo jego dłoń jest bardzo realistycznie wykonana, wygląda na prawdziwą ludzką poparzoną dłoń. Z zewnętrznej i wewnętrznej strony są zgięcia, paznokcie, no elegancko po prostu. No i tak wygląda Freddy Krueger na tle, który mamy w kartonie. Pomimo tego, że nie jest to tak szczegółowo pomalowana figurka, to i tak jestem zadowolony z tego, że jest ona w mojej kolekcji. Nie grałem w tą grę i nie zagram, ale na półeczce stać musi. Także jeżeli macie okazję ją gdzieś zakupić, to polecam. Jeżeli figurka Freddy'ego Kruegera, pomarańczowego Freddy'ego Kruegera, wam się podobała, zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych ciekawych figurek kolekcjonerskich. Ja się z wami żegnam, na razie i cześć.